kreatywna. Witam Was dzisiaj na moim kanale. Będzie haul lumpeksowy. Będą piękne perełki. Jest trochę perełek z różnych lumpeksów. Też dosyć sporo z babskiego raju. Kto wie o tym lumpeksie, już wiele razy mówiłam. Nie będę się rozkliwiać już nad tym. W każdym razie kupiłam naprawdę fajne rzeczy. I zaraz Wam pokażę jakie. Super jakościowe, oczywiście fajne marki, fajne materiały. Jeżeli lubicie naturalne składy, jakość i interesują Was też rzeczy vintage oraz stylizacje w modnych trendach, ale również i stylizacje czasem w stylu retro, jak wyglądała historia różnych epok modowych, to zapraszam Was serdecznie do zasubskrybowania kanału, bo takich treści u mnie jest dużo i oczywiście bardzo Was proszę o polubienie filmiku, będzie mi niezmiernie miło. Będzie to dla mnie wielki zaszczyt, więc lecimy, słuchajcie, teraz już do programu. I moi drodzy, będę trochę się streszczać dzisiaj, bo naprawdę jest dużo rzeczy. Nie spodziewałam się, że aż tyle rzeczy. Sukienki, spodnie, świetne spódnice, bluzki, także od czego by tu zacząć? Zacznę od po prostu sweterków i bluzek. Słuchajcie, kupiłam oczywiście prześliczny, akurat to była rzecz z wyprzedaży, z jednego lumpeksu w Gdowie. Piękny sweterek z Baby Moheru, zobaczcie, jaki cudowny kolor, przepiękny kolor właśnie beżu. No i widać, że to jest ręcznie robiona rzecz. Ma takie, oczywiście jak to ręcznie robione rzeczy, takie drobne niedoskonałości, jakieś większe oczko się zdarza, no ale taki urok właśnie mają rzeczy robione ręcznie. Zobaczcie tu na przykład. No, nawet sieciówki, które próbują naśladować taką ręczną robotę, nieraz właśnie wypuszczają takie serie ala ludowe, czy ala takie samodziałowe i one też mają takie specjalnie zrobione niby wady. Oczywiście to nie są żadne wady, bo sweterek jest śliczny, zobaczycie go tam w przebitce i spokojnie myślę, że może on być do rozmiaru L, bo widzicie, nawet może XL. To jest taki krótszy trochę sweter, ale nie bardzo krótki, on jest taki do biodra, więc spokojnie do spodni z wysokim stanem, nawet ze średnim stanem mógłby być. Bardzo, bardzo piękny kolor. Jestem ciekawa też oczywiście Waszych opinii. Ja tam mierzę go do jednej spódnicy, którą zobaczycie później, do takiej lnianej maxi, bardzo pięknej też. No, lecimy dalej, słuchajcie, bo nie ma co tutaj przedłużać. Mam teraz taki sweter od Sunny Hill Sportswear. I wiecie co, nie wiem, czy to jest męski, czy damski. Raczej damski, bo ma taki kształt, jak się przyjrzycie, że trochę na biodra jakby. Rozmiar 42, więc to jest raczej damski. I słuchajcie, jest to sweter 100% merino. Bardzo, bardzo ładny sweterek. Zobaczcie, jak to jest fajnie zrobione. Tutaj jest taka markowa naszywka metalowa. Nie, to jest taki nadruk, ale taki wypukły nadruk. O! Śliczny, jasno-kremowy, taki złamana biel kolor. Właśnie z tymi szarymi rąbami. Naprawdę fajny taki trochę skandynawski niby sweter. Super będzie wyglądał jako taki oversize. Raczej właśnie polecam na L-kę, chyba że lubicie bardzo duże swetry. Ja czasem lubię takie swetry, na przykład do leggingsów, do rurek. Fajnie wygląda taki długi, trochę obszerniejszy sweter, więc w sumie może być od S-ki do, spokojnie do L-ki, bo naprawdę on, widzicie, on ma w rozmiarze L-kę, więc no. Tak. I jeszcze bluzeczek mamy, słuchajcie, pokażę Wam teraz takie bluzeczki, które kupiłam w tym sklepie, co ostatnio Wam pokazywałam z Łapanowa, mianowicie to była garderoba i miałam po prostu te bluzki w praniu, już stwierdziłam, że nie będę na nie czekać, bo chciałam zrobić tam ten filmik już i Wam tam nawet napisałam, że będą w następnym filmiku. Bardzo fajna jakościowa bluzka od marki Caliban, Rude Matthew Edition. I to jest też L-ka niby, ale ona jest niewielka. L-ka niewielka, bo jest to taka obcisła bluzka z lekko z elastanem, więc no dlatego ona ma być chyba taka obcisła, żeby podkreślała talię. Wydaje mi się, że to będzie coś między M-ką a L-ką. S-ka może rzeczywiście niekoniecznie, bo ona na mnie nie jest na tyle taka właśnie wąska, ale zobaczcie, jak pięknie uszyta rzecz. Ma spody takie, widać, że supermarka. Pięknie wykończone detale tej bluzki. I ona jest w taką krateczkę jakby biało-czarną i ma biało-fioletową kratkę większą dodatkowo. I tu ma taką piękną taśmę też na tym tutaj dekolcie. I właśnie ma taki lekki dekolt, można zapiąć ją pod szyję, ale spokojnie możecie też właśnie to rozpiąć i będzie to wyglądało bardzo sexy, bo
Jest to niby bluzka biurowa, ale z takim twistem. Mnie się ogromnie podoba. Zobaczcie, jak naprawdę przepięknie jest ta bluzka wykończona i jest też w stanie idealnym, bo widać to po mankietach. Super kolorystyka. No w ogóle ta bluzka bardzo, bardzo mi się podoba. Uważam, że jest bardzo oryginalna. Teraz są bardzo modne takie oryginalne koszule. Bardzo ciekawa i super, super wykończona. Także coś takiego Wam do spodni zmierzę. Następna rzecz, to była rzecz właśnie stamtąd. Teraz jeszcze Wam pokażę piękną, przepiękną bluzkę w rozmiarze spokojnie ML od Mint Velvet, czyli też rewelacyjnej firmy. Bardzo Wam polecam tą firmę. O, i jest to taka bluzka z wiskozy. Wiecie co, już Wam mówię, bo tu jest meteczka. Na meteczce wszystko jest, nawet jest guzik zapasowy, bo ta bluzka posiada takie oblekane guziczki i to ciężko jest potem zastąpić. Więc fajnie, że jest ten guzik zapasowy i lepiej go nie odpruwać, bo można zgubić. Słuchajcie, 100% wiskoza, dokładnie. No i naprawdę jest przepiękna. Ma takie wielkie rękawy, jeszcze z takimi dodatkowymi falbankami. Zobaczcie, jak to jest zrobione. I to jest taki pudrowy róż, lekko w odcieniu lila, powiedziałabym. Nie w takim morelowym, tylko właśnie bardziej z odcieniem chłodnym. Śliczna bluzka, ale no jest spora, więc no ja na pewno jej nie polecam na S-kę, absolutnie. Bardziej to jest L-ka, ale wyobraźcie sobie teraz to na przykład do takiej, pod spodem można sobie dać cieniutką podkoszulkę taką na ramionczkach, jedwabną na przykład, albo po prostu cielisty biustonosz i wówczas możemy nosić takie cudo, ale naprawdę zobaczcie, jak wykończone jest to coś. Piękne wykończenie tej bluzki jest. Spokojnie do XL ona może być. Jeszcze, i to były dwie rzeczy, słuchajcie, z tamtego sklepu. Teraz Wam pokażę jeszcze dwie bluzeczki inne, z innego miejsca. Tutaj jest świetna bluzka od Dagmar, rozmiar 34, ale spokojnie do M-ki, bo ona wcale nie jest wąska i też ją tam mierzę właśnie do tej pięknej spódnicy, którą też zobaczycie później. Super, super materiał z jedwabiem tu z boku. Ona jest taka bardzo nowoczesna. Będzie rewelacyjna do wąskich właśnie spódnic albo do spodni, nawet do rurek. Już Wam powiem składzik, bo też jest 92% tensil, czyli coś w rodzaju też wiskozy, tak? 8% lnu i 100% jedwabiu w tych właśnie boczkach. Ma tutaj bardzo jakościowy zamek i w ogóle naprawdę jest świetnie wykonana. Bardzo, bardzo porządna bluzeczka. No i bardzo fajna długość rękawka też, no taka nowoczesna, fajna bluzka super jakości z jedwabiem. Także też jestem zadowolona z tej bluzeczki, bo naprawdę fajna to jest rzecz. Tu mam bluzkę teraz na większy rozmiar od marki Jessica, więc takiej popularnej marki, ale jest to bluzka ze 100% bawełny w pięknym kolorze i to będzie właśnie coś takiego jakby nawet do 2XL może być spokojnie. Od L-ki, bo jak sobie to tak włożymy, to no to spokojnie może mieć L-ka, taką po prostu fajną, luźną bluzkę. Ona nie jest jakaś zwężana, jest taka prosta, więc może być luźniejsza, spokojnie. Może być nawet to na wierzch, na jakąś spódnicę na przykład, bluzka. Albo też może być do jeansów. Słuchajcie, tutaj napisane, że 50 nawet, słuchajcie, więc to nawet do 3XL może być, czy do 4XL. Czyli taka dość uniwersalna rzecz. No jak wiecie, ja jestem raczej S-ką. Więc tutaj nie ma sensu mierzenie tej bluzki, bo ona będzie na mnie naprawdę zbyt obszerna. Ale no zobaczcie, jaka piękna, przyjemna, bardzo bawełna z rękawkiem. Super, super fajna rzecz. Jeżeli macie taki większy rozmiar i szukacie ładnych koszul, bluzek takich na lato, ta ma piękny kolor, przepiękny kolor, taki naprawdę twarzowy, chłodzący i piękny materiał. 100% bawełna. Polecam bardzo. No i słuchajcie, teraz pokażę Wam te spódnice, bo tutaj były w stylówkach, więc już nie mogłam się doczekać, żeby Wam pokazać. Pierwsza spódnica jest właśnie tą spódnicą, która tam wystąpiła w rozmiarze 40 dokładnie. To jest no właśnie taka MKL-ka, coś takiego. 100% len. Naprawdę śliczna spódnica. Zobaczcie, jak tutaj ładnie uszyta. Z kieszeniami, ma rozcięcie na środku, ale to rozcięcie nie jest jakieś takie mega eksponujące, bo właśnie ono jest na środku, więc i tak nogi się poruszają po bokach, wiecie, o co mi chodzi, że to nie jest jakieś
że ta spódnica jest przez to jakaś bardzo krótsza czy coś, tylko właśnie jest świetna, naprawdę pięknie zrobiona, tutaj ma wszyty tak zameczek kryto, marka Essential Casual, chyba to jest coś w rodzaju też vintage marki, ale nie taka bardzo, bardzo vintage, że lata 80 czy coś, tylko raczej taka 15-20 lat, no 15 lat to jeszcze nie będzie vintage to tak 20 w dół, ale naprawdę z tyłu jest całkiem gładka, super, super stan tego lnu. Kolor w ogóle niesprany jest, także naprawdę też super. I też wiecie co bardzo fajny jest? Odcień tego brązu. Możemy to nawet do takiej właśnie błękitnej bluzki, czy do takich chłodnych kolorów będzie też pięknym zestawieniem. W ogóle słuchajcie, błękit i brąz, zobaczcie jakie to jest piękne zestawienie. Brąz ma w sobie nutę pomarańczu zawsze, mniej lub więcej. A jest pomarańczowy i niebieski są komplementarnymi kolorami i zawsze wyglądają naprawdę pięknie razem i to w różnych odcieniach, nawet granat taki trochę jaśniejszy będzie fajnie się komponował z brązem, także naprawdę fajna, bardzo fajna rzecz, jestem zadowolona bardzo z tej spódnicy, oczywiście ta spódnica jest na mnie ciut za duża, więc się nie sugerujcie tym, bo będzie bardzo zgrabnie wyglądać na osobie w dobrym rozmiarze. Tu mam też cudowną spódnicę i naprawdę też jest mega i ona jest też z tencelu. Więc też fajna wiskoza, taka jakościowa. Patrzę, czy jeszcze coś jest w składzie, ale chyba to jest... Nie, tutaj tylko te koronki są sztuczne, te na dole, które zaraz zobaczycie, liocel, nie tencel. Tencel i liocel to jest to samo. Tu jest na metce tencel, a z drugiej strony jest napisane 100% liocel. Niestety nazwa marki jest ucięta. Jest to spódnica w rozmiarze raczej L, polecałabym. Może dla M-ki z dużymi biodrami, z większymi. Ale raczej LXL, bo ona się tu fajnie rozciąga. Myślę, że L-ka bardziej. Ale naprawdę zobaczcie, jaka piękna spódnica, właśnie taka jakby w jeansowym stylu. On to wygląda jak jeans, tylko taki cienki. I dół ma takie śliczne koronki. One tak jak tam jest napisane, są sztuczne te obszycia, te koronki. Ale ta koronka na dole, jakie to ma znaczenie? Zresztą ona jest tylko na wierzchu. I naprawdę jest, no jest cudna ta spódnica. Szkoda, że nie na mnie, bo mnie się bardzo, bardzo podoba. Przepiękne wykończenie i no jest super jakość tego. Naprawdę super jakość, piękny kolor. Też mogłaby oczywiście być do takiej bluzki. Ale to by było bardzo niebieskie. Nie wiem, jeśli wiecie o co mi chodzi. Ale ja tam zmierzyłam Wam tą spódnicę do czegoś, co było w ostatnim filmie też. Bo robiłam w miarę blisko siebie te filmy, więc... Więc postanowiłam ją tak właśnie pomierzyć od razu i pokręcić. Fajnie będzie na sylwetce wyglądać, bo ona jest taka, nie będzie odstawać, nie sterczy nam na biodrach, nie powiększa bioder, tylko właśnie będzie fajnie spływać z bioder i będzie po prostu tak dociążać do dołu, że będzie ładnie się układała. Dobra, słuchajcie, lecimy dalej. Słuchajcie, przypomniałam sobie, bo było schowane pod spodem. Jeszcze jedna cudowna rzecz z tego lumpeksu garderoba, 100% jedwab, bluzka. No i zobaczcie na to. To jest też cudeńko. Może właśnie do tej spódnicy Wam jeszcze raz przymierzę, albo do jakiejś innej, jedwabnej. Troczki mi tu co prawda wystają, ale jest to taka bluzeczka w stylu bieliźnianym, ale to nie jest bielizna, bo tutaj ma zamek. Ma też troczki, żeby sobie dowiązać w pasie, w ślicznym kolorze, w pięknym odcieniu, takim pudrowym różu, właśnie takim trochę bieliźnianym. No i to jest 100% jedwab, oprócz koronek oczywiście. Marka Oasis, rozmiar 36-38, coś takiego. No, także też piękna rzecz i naprawdę też jak na jedwab to była... ta koszulka niedroga, więc wow, cudowna. Sami dajcie znać, jak się Wam podoba. Słuchajcie, idziemy dalej i teraz pokażę Wam coś bardzo grubego, co w zasadzie wahałam się, czy nie zostawić na zimę, ale może ktoś będzie szukał czegoś takiego. 100% wełna, słuchajcie, willa tu jest napisane. Wełna. Jest to Elka, piękny, przecudowny żakiet, czarny, w takiej fakturze właśnie, to jest taka wełna, jakby dzianina wełniana, ale taka grubsza i ma cudowne wykończenia, zobaczcie sami. Tutaj w ogóle jest metka taka jakby ze sklepu, 80 euro tutaj jest napisane, chociaż mi się wydaje, że to może być już cena za używaną rzecz, bo niestety, ale chyba Re-Wheel to jest, wydaje mi się, że to będzie coś
Chociaż kto wie, albo jest to za nową rzecz cena 80 euro, albo jest to cena za używaną rzecz, co by było dość drogo. No, w każdym razie naprawdę świetny żakiet. Oczywiście jest na mnie dużo za duży, bo to jest tak jak mówię, eleczka. I to jest raczej taki żakiet o żakiet kurteczka o kroju dopasowanym. Patrzcie, jak ładnie wykończone z tyłu. No w ogóle jest pięknie wykończone, ma piękne guziki. No i bardzo elegancka rzecz. Niesamowicie elegancka rzecz. Szczególnie właśnie coś superowego na zimę. Jako taka alternatywa dla swetra. I lecimy teraz, słuchajcie, do spodni i sukienek. Pierwsze spodnie Wam pokażę. Tutaj są świetne spodenki, takie w stylu indyjskim trochę, ale typowo na lato, z takiej 100% bawełny w bardzo modnym kroju. Wysoki stan, długie nogawy, szerokie, takie spodnie właśnie raczej palazzo, raczej baggy, na wysoki wzrost, słuchajcie. A jak ktoś lubi takie etniczne wzory, piękna rzecz, naprawdę. Polecam Wam tego typu rzeczy, z doświadczenia mówię, prać z tymi chusteczkami, raczej oddzielnie i raczej z tymi chusteczkami wyłapującymi kolor, ponieważ tego typu wyraziste kolory na bawełnie potrafią farbować, więc no szkoda sobie zniszczyć i spodnie i inne rzeczy. Na pewno trzeba to prać z chusteczkami, ja bym to w ogóle prała, tak przepierała w umywalce albo w wannie, po prostu z właśnie z taką chusteczką, która zapobiega farbowaniu, wtedy jest to zupełnie bezpieczne. Naprawdę przesuperowe są te kolory, sami powiedzcie, no. Teraz będą grubsze spodnie. I tutaj mam piękne takie krótkie raczej chinosy. 82% wełny, które posiadają, oczywiście jest dodatek poliamidu i 3% lajkry, natomiast 82% wełny, naprawdę super. I są to spore spodnie, na mnie dużo za duże. Wiecie co, to jest coś takiego jak L-ka mniej więcej, M-ka, L-ka. Też zależy od wielkości bioder. Nie mają jakiegoś dużego pasa te spodnie, więc utrzymują się na mnie, dlatego uważam, że to jest L-ka. Może być na M-kę, moim zdaniem spokojnie. Przez super materiał, widać, że to jest wełna, porządna, gruba, nieprzejrzysta. Super krój też, takie krótsze właśnie trochę spodnie mogą być i na wiosnę, i na zimę do botków, do kozaków. Piękne, przepiękne. Żałuję, że nie na mnie, bo bardzo mi się... Ja uwielbiam tego typu spodnie w ogóle. Bardzo fajne dla sylwetki, super wyglądają, naprawdę mega. Drugie spodnie są też rewelacyjne i super materiał, rozmiar 42 od Women's Collection. Designed with love... Spodnie z Chibo. O, widzicie, to już wiemy. Spodnie z Chibo z naprawdę super materiału, no byłam w szoku, słuchajcie. Bardzo fajne, mają też metki, mają, w ogóle są chyba nowe, bo patrzcie, nieodczepione jest to jeszcze z guzikiem zapasowym, co jest dla mnie szokiem totalnym. No chyba ktoś nie nosił z guzikiem, bo to widać i drapie. No nie wiem. Słuchajcie, w każdym razie 53% bawełna, 24% wiskoza, 19% liozę. Idealny skład. I ten materiał, nie miałam nigdy rzeczy z tych rzeczy z Chibo, ale jest bardzo, bardzo jakościowy, przemiły w dotyku. Patrzcie, rzeczywiście lajkrę czuć, bo jest rozciągliwe. Super krój, taki trochę bryczesowy, trochę chinosowy. No, ale jest to rozmiar, tak jak mówię, no 42, L-ka na 100%, bo ja nawet nie mam sensu ich mierzyć, bo one mi się nie utrzymają na biodrach. Na tyle są na mnie za duże. Ale no to widzicie, to są takie klasyczne beżowe spodnie w super składzie i naprawdę, słuchajcie, ten materiał jest tak milusi, no jest taki jak aksamit wręcz, tak przyjemny w dotyku, jednocześnie jest też taki gruby, no powiem Wam, że myślałam, że to są jakieś spodnie mega premium marki, bo w dotyku i z wyglądu są bardzo piękne, także wow. No i sukienki zostały, tak? Same sukienki bodajże. A nie, jeszcze jedna jest bluzka, też bardzo fajna. I która to by fajnie pasowała do tych spodni, patrzcie. Byłby super zestaw taki właśnie w stylu wiosenny, czy coś w stylu takim safari trochę, nie? Te guziczki są takie rogowe i tu, i tu. I ta bluzka też jest w rozmiarze L. Gestus, słuchajcie, udarowałam bluzkę marki Gestus z fajnego materiału,
naprawdę świetna bluzka, w dodatku ma takie właśnie tutaj wiązanie, że można sobie ją fajnie dociągnąć i zrobić sobie trochę talię tym. Oczywiście jak ktoś nie lubi, to może sobie odciąć te troczki, to żadnego problemu nie ma. Blisko brzegu jak utniecie, to nic nie będzie widać. Już Wam powiem skład. Piękny kolor beżu też. Jest to, słuchajcie, 40, czyli no też L-ka po prostu. Spodnie może są minimalnie większe niż bluzka. 85% liocelu jest w składzie, więc też wiskozowa bluzeczka, super. No patrzcie, jaka fajna. Super, piękny kolor, naprawdę. No nie jest to mój kolor, ale jest, no nie ukrywam, że ten kolor beżu jest przepiękny, taki piaskowy. Teraz będą sukienki. No i pierwsza sukienka to jest ta, którą mam na sobie. Jest świetna, to jest 100% bawełna. Co to za marka, słuchajcie? Wiecie co, nie umiem doczytać się tej marki, ale napiszę Wam ją na ekranie. Świetna marka. Sukienka jest nie na mój wzrost. Jak widzicie, ona jest, co prawda, ja się mieszczę w rozmiarze, nawet mam luz. Ale tu mam trochę małe, bo ja jestem taką bardziej M-ką w ramionach, tak można by powiedzieć. A ta sukieneczka jest typowo na taką typową S-kę, ewentualnie XS-kę, jak ktoś lubi mieć luźne rzeczy bardziej. No i jak widzicie, ma wysoko stan, no i dlatego uważam, że to jest sukienka na niższy wzrost. Będzie lepiej proporcjonalnie wyglądała właśnie w niższym wzroście. Super, super fajny materiał. Naprawdę widać, że to jest sukienka z materiału premium, bo jest on tak przyjemny i taki właśnie splot tej bawełny jest taki bardzo porządny. To widać, że to nie jest jakaś taka taniocha. Ja uwielbiam róż i mnie po prostu, mnie tak żal, że ta sukienka jest dla mnie za mała. Też widać, że długość jest troszkę za krótka. Dla osoby takiej 1,58 m byłaby idealna, bo byłaby taka troszkę do łydki i ten stan byłby niżej, prawda? Także no, moja mama gdyby nosiła róż, to by było na nią dobre. Ale jest sporo osób właśnie o niższym wzroście, które szukają tego typu rzeczy, więc też fajnie właśnie mieć coś takiego. Mnie się bardzo, bardzo podoba ta sukienka. Mam drugą sukienkę teraz dla Was do pokazania z Jedwabiu. Taka typowo właśnie z włoskich tych. Jedwab z wiskozą. I słuchajcie, jest to Crème Fraîche. Crème Fraîche. Fajna sukienka, typowo wakacyjno-letnia, na ramionczkach regulowanych, więc można sobie dać ją bardzo nisko, jak ktoś ma większy biust, albo jak po prostu lubi mieć bardziej odsłonięte tutaj. No i spód jest, tak jak mówię, wiskozowy, piękna, patrzcie, jaki piękny kolor. Taka sukienka morze, sukienka woda, idealna do opalenizny, idealna do jakiegoś koszyka plecionego i po prostu na wakacje, na sielankę. Tu od razu Wam pokażę jedną chustkę w związku z tą sukienką, bo kupiłam też trochę chustek jedwabnych, które będą w następnym haulu i zobaczycie ich więcej wtedy. Jedna z nich jest taka piękna i właśnie można by ją jako na przykład nakrycie głowy do takiej sukienki miętowej. Chustkę po prostu zamiast kapelusza w lecie. Patrzcie, też taka farbowana ręcznie. Cudowny kolor jest, 100% jedwab. To są właśnie te takie tie-dye'owo farbowane jedwabne chusty. Perfekcyjne coś na lato. Można też to użyć jako narzutkę na ramiona, nawet może jako pareo takie. Zobaczmy, no na szczupłą osobę do kostiumu, tak. Do wywiązania na koszyku, no piękna, piękna rzecz na lato. Także to jest jedna z chustek. Zmierzę Wam do tej sukienki. No i ostatnia sukienka jest też to szmizjerka bardzo fajnej firmy Soja Concept, więc super marka. Bardzo się cieszę, bo dobre marki naprawdę no, są w cenie. I to jest sukienka na pewno już rozmiar LXL. Zaraz zobaczymy, co tu piszą. XL-ka. Ale no wiecie, L-ka, XL-ka. No nie musi to wszystko być takie bardzo dopasowane. Natomiast jak widzicie na mnie, ona jest po prostu na mnie dużo za duża. Jeszcze ma takie bufiate rękawy, zapinane zresztą tu na mankietach na guziczki. Ma pasek bardzo porządny, taki dość szeroki, którym się tutaj wiąże, więc naprawdę super rzecz. No niestety, no na mnie to w żaden sposób nie będzie wyglądać tak, jak powinno wyglądać, ale świetna, naprawdę świetna sukienka na rozmiar LXL. Patrzcie, jaki piękny też kolor. Przepiękny. I takie ma biało-czarne jakby paseczki, też w stylu Old Money. Super jakość bawełny, bardzo dobra marka, więc no dzisiaj sukienki, powiem Wam, się naprawdę, w ogóle wszystkie rzeczy dzisiaj
są tak super jakości, że jestem w szoku. Centralnie. Dobra, już przestaję chrzanić. Tymczasem polecam się oczywiście Wam. Możecie sobie zajrzeć na moje też Vinted, tam mam rzeczy wcześniej pokazywane. Te rzeczy oczywiście można do mnie pisać o nie. W zasadzie chyba tutaj oprócz tej jedwabnej bluzki to nic na mnie tak naprawdę rozmiarowo nie jest, więc większość będzie dostępna. Możecie pisać na maila modaekokreatywna@gmail.com. Jak najbardziej zapraszam Was na filmik niedzielny. Będzie znowu haul i właśnie też będą przepiękne rzeczy. Naprawdę super marek, przepiękne chustki. Także zapraszam po raz kolejny na mój kanał. Teraz Was już pozdrawiam i życzę Wam miłego popołudnia. Cześć!